Duchu Święty, tchnienie Ojca, dawco życia. Duchu Święty, źródło wody żywej w nas. Tak pragniemy Ciebie, Panie, jak spękana ziemia deszczu, jak pustynia kropli wody, Duchu przyjdź. Tak pragniemy Ciebie, Panie, Tyś mądrością niezmierzoną. Duchu Święty, Ty oświetlasz drogi nam. Dziejów apostolskich. Po swojej męce wiele razy okazywał im, że żyje. Przez 40 dni zjawiał się im bowiem i mówił o Królestwie Bożym. Gdy zasiedli do wspólnego posiłku, nakazał im: nie opuszczajcie Jerozolimy, ale oczekujcie spełnienia się obietnicy Ojca, o której wam mówiłem. Jan chrzcił wodą, wy zaś wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Panie Jezu Chryste, prosimy, abyś Ty sam wyciągnął nad nami rękę, swoją prawicę, abyś w każdej Eucharystii, na każdej modlitwie, którą zanosimy do Ciebie czystym sercem, sercem pełnym wiary, abyś wypełniał nas Duchem Świętym, abyś chrzcił nas Duchem Świętym. Tak bardzo potrzebujemy Ducha Świętego, aby być Twoimi świadkami. Bez Niego mówimy tylko ludzkie swoje mądrości. Teologia, która jest martwa. A chcemy głosić Ciebie, Boga żywego, Boga prawdziwego, Boga wciąż działającego. Boga, który kocha wszystkich miłością bezgraniczną. Miłością bezgraniczną. Jezu, bądź uwielbiony, wywyższony. Panie, poślij nam swojego Ducha dzisiaj. Rozpalaj wszelkie dary i charyzmaty, które złożyłeś w nasze serca. Przyjdź z potężnymi charyzmatami ewangelizacji, abyśmy opowiadali o Jezusie jako o kimś, kogo spotykamy na co dzień, w modlitwie, na Eucharystii, kiedy czytamy Słowo Boże. Abyśmy tak opowiadali o Jezusie, aby ludzie byli zachwyceni tymi naszymi historiami z naszego życia. Przyjdź, Duchu Święty, i rozpalaj nas potężne charyzmaty ewangelizacji. Jezu, przyjdź.